Cześć, witam wszystkich. Często pytacie mnie, gdybym trafił na bezludną wyspę i miał wybrać tylko jedną przynętę, jaka to by była przynęta? No moja odpowiedź jest zawsze taka sama. Slider 10 tonąca. Wszyscy wiemy, mamy dwie wersje, pływającą i tonącą. Warto mieć obie w pudełku i dzisiaj chciałem powiedzieć dwa słowa, na jakiej zasadzie podejmuję decyzję w danym miejscu, czy pływający, czy tonący. Oczywiście pływający sprawdza się super właśnie na bardzo płytkiej wodzie, to znaczy od pół metra do półtora metra. Tak, generalnie tak w takich miejscach stosuję pływającą wersję. Można ją z daleka obserwować, nawet między grążelami czy takim zielskiem, które leży na powierzchni, elegancko omijać to zielsko, żeby nie stracić rzutu. Tonąca natomiast, tonąco daje się łowić na głębokości nawet do 4 metrów, bo fajnie działa z opadu. I ja wtedy stosuję taką technikę, jak chcę łowić na głębszej wodzie, 3 szybkie podbicia i opad. Czasami to nawet jest 15-20 sekund, w zależności od głębokości oczywiście. 3 szybkie podbicia, slider idzie do góry, a potem spada i troszkę migocze bokami. Ta technika jest naprawdę świetna, nawet jeśli ryby są bardzo mało aktywne. To znaczy takie, że trzeba im przed nosem zatańczyć tym sliderem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zobaczyć szczupaka przeważnie, no chyba że jesteśmy w Kanadzie, tak jak ostatnio. A propos, zapraszam na film, który rzuciłem z Kanady. Tam możecie zobaczyć, jak nawet na takie leniwe szczupaki, nieaktywne, jak to działa. No fakt, że dobrze jest widzieć i wtedy przed pyskiem mu zatańczysz slajderem. Przepiękne brania na wizję, także polecam. Jeśli macie mieć jednego slajderka, to tonący. Jeśli kogoś stać, ma większe pudełko i większy, grubszy portfel, warto mieć pływającego.